Witajcie, z tej strony Mark Sadowski. Dzisiaj zajmiemy się walką z depresją, walką z brakiem motywacji, która przede wszystkim powiem, że była spowodowana koronawirusem, bo obecnie mamy czasy koronawirusa, więc z tego co słyszałem, bardzo wiele osób zostało dotkniętych tym, że czuje taki wczesny stan depresyjny, nie czuje motywacji do działania, do pracy. Więc postaram się, udzielając moich prywatnych informacji na temat tego, jak ja sobie z tym radzę. Oczywiście ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc jeżeli ktoś jest chory na depresję, na pewno nie wyleczę go z depresji. Ale chcę podać wam moje rady, które zdobyłem przez kontakt z osobami zajmującymi się dietą, terapiami oraz personalni trenerzy, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Więc to będą ciekawe informacje. Po prostu przekazuję wam taką esencję moich informacji, jak ja sobie z tym radzę. Lecimy. I teraz tak, znowu mam taki delikatny konspekt, jak to zwykle. Powiemy sobie tak, że podzielimy w ogóle sytuację na to, że musimy zadbać o ciało. Tak jak komputer, prawda, ma sprzęt, to zajmiemy się sprzętem, a osobno zajmiemy się oprogramowaniem, czyli tym, jak zmieniamy sposób myślenia. I teraz zaczynamy. Jeśli chodzi o stronę fizyczną, najpierw trzeba zadbać o organizm, czyli będzie chodziło o dietę. Następnie ustawienie organizmu do cyklu dnia i nocy. Następnie aktywność fizyczna i kontakt z naturą. To właśnie te cztery punkty sobie poruszymy, jeżeli chodzi o stronę fizyczną. I potem strona mentalna, czyli toksyczne sytuacje, ludzie i substancje. Szukanie pozytywnych ludzi, sytuacji, wiadomo, substancji. Sposób myślenia, PM, czyli Positive Mental Attitudes, czyli pozytywne postawy mentalne. I na sam koniec pytanie od bioenergoterapeutki. Lecimy. Czyli tak, jeśli chodzi o stronę fizyczną, musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim nasz organizm może czuć się depresyjnie, możemy czuć brak motywacji ze względu na to, jak się odżywiamy. Więc dieta jest tutaj bardzo ważna. Jeśli chodzi o dietę, ja nie mówię tak, jak jest pojęcie diety ogólnie zapamiętane przez większość ludzi, że dieta oznacza odchudzanie się. Totalnie mylimy te pojęcia. Dieta chodzi tutaj o dobór takich składników, żeby dopasować do nas, do naszego ciała, taki efekt, jakiego potrzebujemy. Ogólnie dzielimy diety na trzy rodzaje. To są takie podstawowe informacje od dietetyków. Miałem dużo kontaktu z trenerami personalnymi, dlatego oni przesyłali mnie do dietetyków, gdzie to nie było tak, że ja korzystałem z tych usług, to było raczej tak, że chciałem otrzymać informacje od nich, jak dowiedzieć się więcej, jak złapać takiego, wiecie, bakcyla, żeby się tym interesować. O to dokładnie chodziło. No i diety dzielimy na trzy rodzaje przede wszystkim. Regenerująca. My będziemy regenerować umysł. Czyli to będzie taka dieta dotycząca pamięci i koncentracji. Wiadomo, może być dieta redukcyjna, chodzi o ciało, i dieta budująca masę ciała. To tam trzy rodzaje diety. W to nie będziemy za bardzo wchodzić. Jeśli chodzi o tą dietę na myślenie, dobrą pamięć, koncentrację, musimy wiedzieć o tym, aby wzbogacić ją w elementy, gdzie będą witaminy z grupy B, lecytyna, żelazo, cynk, magnez, potas, kwas linolowy. I teraz tak, co musimy tak jakby dorzucić do naszej diety? W ogóle idealną sytuacją by było, jakbyśmy jest taki specjalny licznik, sprawdzili, ile kalorii potrzebuje nasze ciało. Później wymyślili sobie 3 lub 5 posiłków dziennie i za każdym razem, jeżeli będziemy je projektować, dodawać składniki, te, które wymieniłem, żeby wzbogacić je o rozwój tego układu nerwowego, działanie właśnie umysłu. No i mianowicie wtedy dodamy sobie więcej tam, podaję przykłady, co ja robię. Wieloziarniste pieczywo ciemne, owoce, sałatki ze świeżych warzyw, dużo wody, tłuszcze rybne i roślinne, siemię lniane się dodaje, dynię, dużo winogron, śliwki, które usuwają toksyny, ja na przykład usuwam borówkami. Tutaj, jeżeli chodzi o te diety, mogę stworzyć inną taką kamerkę, więcej wam opowiedzieć, jak wygląda mój plan dnia i jakie składniki ja jem, jakie ja sobie buduję te pokarmy, produkty. Tak. I teraz tak, kolejny etap, bardzo ważny. Tutaj pozdrawiam Karolinę Sitkowską. Znacie ją zapewne z filmików Życie w Norwegii, a Życie w Polsce, które są na moim kanale. Karolina kiedyś bardzo fajny artykuł wrzuciła na stories. Chodziło dokładnie o ustawienie organizmu do cyklu dnia i nocy.
Jest to bardzo ważne, powiem wam, i jest to związane przede wszystkim ze słońcem. Z moich doświadczeń wygląda to tak, że bardzo ciężko było mi się przestawić na wstawanie koło 6-7 rano, ale powiem wam, że kiedy zacząłem to robić, w ogóle czułem się o wiele bardziej szczęśliwy. Bo to jest tak, że jednak nasz organizm otrzymuje cały czas promienie światła. Mimo że jesteśmy w budynkach, w biurach, nie wiem, w pracy gdzieś, w samochodzie, czy tam, nie wiem, w autobusie, w sklepie, cały czas dostajemy te promienie słoneczne, prawda, które nasze ciało potrzebuje. To jest praca w ogóle tam szyszynki, to są takie bardziej takie deep tematy, bardziej głębokie, nie będę tego poruszać. W każdym bądź razie budzenie się koło 6-7 i chodzenie spać koło północy nadaje niesamowity stan, taki naprawdę euforii na co dzień. I to jest moim zdaniem niesamowita sprawa. Trzeba pozwolić nam, poniekąd ludzie, prawda, jesteśmy ssakami, jesteśmy zwierzętami. Tak jak każde zwierzę, powinniśmy, większość zwierząt, ssaków przede wszystkim, powinniśmy wstawać wcześniej, żeby nałapać tych promieni słonecznych i po prostu chodzić, spać koło północy najpóźniej, żeby dostosować do tego cyklu dnia i nocy. Kolejna rzecz to jest aktywność fizyczna. Związane jest to z natlenieniem organizmu, hormonami i rozpoczęciem zmiany sylwetki ciała na bardziej pozytywną. Tutaj poruszam te trzy aspekty w tym. O co dokładnie chodzi? Przez aktywność fizyczną, tak naprawdę jest to udowodnione i sprawdzone przeze mnie również, jazda na rowerze godzinna lub dwugodzinna dziennie daje naprawdę takiego kopa, że dzień jest o wiele lepszy. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Jeżeli nie możemy ze względu na pracę, to po pracy. Naprawdę, organizm jest natleniony, produkujemy dużo hormonów takich jak serotonina, dopamina, hormony szczęścia przez tą aktywność fizyczną. Poza tym rozpoczyna się zmiana sylwetki ciała. Każdy z nas, prawda, lubi tak naprawdę takie zmiany, kiedy jesteśmy zaskakiwani, że nagle mięśnie zaczynają wyglądać lepiej, brzuch wygląda lepiej. I samo rozpoczęcie zmiany sylwetki ciała sprawia tak, że jakaś tam część podświadoma mózgu dostaje ten sygnał, dostaje tę informację, że zmieniamy to ciało. Czyli jeżeli osoba na przykład ma nadmiar wagi i chce ją zredukować, a sama aktywność fizyczna, to, że coś robimy, chociaż nie widzimy tych efektów z dnia na dzień jeszcze, już sprawia, że mózg pracuje lepiej. Lepsze hormony szczęścia są produkowane. Osoby, które na przykład są zbyt szczupłe i uprawiają aktywność fizyczną, same zauważają, że mają większy apetyt i też sylwetka ciała się zmienia, więc znowu jest to na plus. To chciałem tak poruszyć. Poza tym, jeżeli chodzi o natlenienie organizmu, aktywność fizyczna sprawia, że więcej oddychamy, natleniamy organizm. Musimy wiedzieć o tym, że niedotlenienie zabija szare komórki, które się nie odradzają. Więc tak naprawdę, jeżeli wiemy o tej informacji, szare komórki giną i się nie odrodzą, są nam potrzebne, to naprawdę otwórzcie sobie wszystkie okna. Ja tak zrobiłem na początku, jak w ogóle w rozmowach, takich konsultacjach dowiedziałem się o tym. Naprawdę, natleniajcie się. Siedzenie w niedotlenionych, przegrzanych miejscach jest bardzo niekorzystne. Teraz powoli wchodzimy do tego punktu, ponieważ chodzi tutaj, że tak jak mówiłem, jesteśmy zwierzętami tak naprawdę, ssakami. Jako zwierzę, my ludzie. I tak naprawdę wszystkie miejsca, które są zamknięte, nawet wentylacja, lampy, nie wiem, wszystkie urządzenia LCD, produkują tak naprawdę ładunki dodatnie. I tylko natura, powietrze takie nadmorskie, uwielbiam siedzieć przy oceanach, las, w ogóle wyjście sobie do parku, już tam nie wchodzę w przytulanie drzew, leżenie na trawnikach, ludzie to robią jak mają mega kaca, podobno fajne, ale ogólnie no miejmy jak najwięcej kontaktu z naturą, wtedy natura daje nam ładunki ujemne. I tak naprawdę te ładunki ujemne odmładzają nasze ciało, ściągają tą zbyt dodatnią polaryzację, przez to jesteśmy odświeżeni, czujemy się lepiej. Nawet dla fanu idźcie sobie, połóżcie się na trawniku, rozłóżcie się tak po prostu na chwilę. Poczujcie się o wiele lepiej, nawet poczujcie, że głowa tak jakby coś tutaj się dzieje, coś jest bardziej przyjemnie, coś jest fajnego z głową się dzieje. Naprawdę. Czyli to mamy? Aha, i właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego, że przegrzane miejsca, przeładowane właśnie sztucznym światłem, energią, ekranami LCD mają nadmiar ładunków dodatnich.
więc jak najbardziej otwierajmy okna, dajmy te ładunki ujemne, dajmy naszemu ciału się rozładować.